Jesteśmy dzisiaj w Warszawie, bo organizujemy protest. Protest przeciwko temu, że od 4 miesięcy nie mamy środków do życia, nie zarobiliśmy ani złotówki, a wszystko przez to, że 1 stycznia został wprowadzony, 2020 roku, został wprowadzony całkowity zakaz połowu dorsza na wschodnim Bałtyku. To, że nie mamy pracy, to jest jedno, że nie zarabiamy. Drugie, że zostaliśmy ze statkami, które trzeba utrzymywać. Pan minister obiecywał, że zniesie opłaty o 90% w dół. Okazuje się, że u nas w porcie, w Szkunerze, opłaty zostały podniesione na 10%. Ktoś pomyśli, że ja mam jednostkę i jestem bogata. Bzdura. To jest po prostu bzdura, tak? Bo my ponosiliśmy bardzo duże koszty. Tutaj po prostu, tu jak były przeglądy robione co 5 lat, to było nawet w kilkudziesięciu tysiącach złotych. Ja pamiętam swój 5-letni przegląd pierwszy raz, to zapłaciłam za remont 160 tysięcy złotych. I to się tak komuś wydaje, że jak my mamy jednostkę, pływamy, to my jesteśmy strasznie bogatymi ludźmi. Bzdura totalna. Wiem od znajomych, że nawet jak zbliżały się 5-letnie przeglądy, to biegali pierwszo do banku po kredyt, bo wiedzieli, z czym to się będzie wiązało, tak? My dzisiaj jesteśmy biedakami, to mogę być otwarcie, za wszystkich. Biedakami, nędzarzami, którzy żebrzą o swoje, tak? My nie znamy nawet swojej przyszłości. Ja już powiedziałam panu Hocowi. Ja się mogę zamienić z chęcią z panem Hocem, bo tak się fajnie komuś gada, jak się ma pełen portfel, pełen brzuch i się zna swoją przyszłość. My tej przyszłości swojej kompletnie nie znamy i nie wiemy, jaka będzie. Chociaż ja i tak mam wrażenie, że będzie najgorsza, nie? Bo odnoszę wrażenie, że nas po prostu tam w ministerstwie nikt nie lubi. Jesteśmy dzisiaj tutaj, bo już straciliśmy wszelką nadzieję na normalne rozmowy, na normalne negocjacje, na dotrzymywanie umów Ministerstwa Gospodarki Morskiej. My nie mamy pretensji do Unii Europejskiej, że zamknęła Bałtyk. My mamy pretensje do naszego rządu, że pozwolono nam zdychać normalnie. 16 stycznia zawarte porozumienie. Nic nie dało. Do 31 marca miały być spełnione wszystkie, prawda, historie legislacyjne związane, prawda, z rozwiązaniem naszego problemu. Nic się nie stało. To więc w tej chwili to, co się tutaj dzieje, to jest krzyk rozpaczy. Bo my krzyczymy do rządzących, po prostu pomóżcie. Ale już naprawdę nikt z nami nie chce rozmawiać. Każdy zakłada, że zdechniemy. Tak sami się wykończymy i po prostu tak już jest. Część armatorów po prostu jest zadłużona, wchodzą komornicy, nie mają na życie. To, co widzicie państwo za plecami, to jest krzyk rozpaczy ludzi, którzy zabierają majątki decyzją polityczną. Nikt się nami nie interesował, czy mamy co włożyć do gara przez 5 miesięcy. Pan minister występował w mediach, obiecywał obiecanki Złote Góry. Oszukał nas, nie załatwił nic. I w tym momencie, tak kolega powiedział, wzywamy pana ministra, nie prosimy, wzywamy tu do Wesołowa, rozmawiajcie z nami jak ludzie. Prosimy też pana prezydenta, który tak ciepło się tego wypowiadał się o ludziach morza. My jesteśmy ludźmi morza, którymi spotkało wielkie nieszczęście, bo decyzją polityczną zabrało się nam możliwość pracy, odebrało się pracę naszym załogom i zostawiło się z niczym. Wzywamy tu do Wesołowa, rozmawiajcie z nami. Jeżeli dojdzie do eskalacji protestu, nie wiemy, jak to się skończy. Prosimy o rozmowy. Pan minister dzisiaj w Radzie Komercyjnym na pytanie, czy prowadzi z nami dialog, nie odpowiedział. Bo 2 tygodnie temu ministerstwo powiedziało jedno, że już z nami dialogu prowadzić nie będzie. Powiem jeszcze tyle, że nam za nasze majątki proponuje się 1/5 lub wręcz mniej tego, co rybakom komercyjnym proponuje się za rekompensatę tylko za postój za ten rok. Mamy ludzi i podludzi. Niestety nas traktuje się jak podludzi. Nam za majątki proponują śmieszne pieniądze, za które my będziemy musieli jeszcze zapłacić podatek, koszty złomowania. To jest kpina z ludzi. Pan minister mówi, że nasze firmy, nasze majątki są stworzone z pieniędzy unijnych. Następna fikcja. Nic nie dostaliśmy. To wszystkie jednostki tworzyliśmy firmy sami oddolnie 10, 15 lat temu, 12 lat temu. I teraz nagle zostaliśmy pozbawieni chleba, utrzymania, możliwości zarabiania pieniędzy. O tym pan minister wiedział. Wiedział doskonale, bo podpisał porozumienie w Luksemburgu. Podpisał też porozumienie o łagodzeniu skutków społecznych tego faktu. My nie występujemy, jak koledzy mówią, że przeciwko zakazowi. Nie. Zwracaliśmy uwagę. Zakaz wprowadzony przez Unię to jest dlatego, że jest katastrofa dorsza. Zwracaliśmy się do pana ministra. Rozmawialiśmy jeszcze w zeszłym roku, od stycznia. Nic nie przygotował. Dokładnie nic. A my umieramy w tej chwili. Ludzie nie mają co jeść. Załogi nie mają co jeść.
przypłynęliśmy, żeby pokazać jeszcze realne nasze firmy. Ale tu już jest końcówka. 20 milionów podzielić na 120 jednostek, to jest 100 par tysięcy. To jest kpina. Ja 3 lata temu miałem remont jednostki, która mnie kosztowała 70 tysięcy. No chyba pan minister sobie z tego sprawy nie zdaje. To jest raz. Ktoś nam zarzucił, że chcemy pieniądze za złomowanie jednostki, bo nasze jednostki nie są tyle warte. Ale przecież mamy zakaz na kilka lat połowu dorsza, tak? Bo jest zamknięty Bałtyk. Chodzi o nasze rodziny, o nasze dzieci, o naszych pracowników i tak dalej. To o to chodzi, o całokształt. Co mamy teraz robić? Co mam teraz zrobić? Pytam się. Odmówi mi pan, panie ministrze? W miesiącu sierpniu wziąłem kredyt, bo trzeba było otworzyć klasę. Koledzy wiedzą, co to jest. Wsadziłem w statek ponad 50 tysięcy. We wrześniu dowiedziałem się, że od 1 stycznia mam temat zamknięty pod tytułem wędkarstwo morskie. Został mi kredyt i pukający do drzwi komornik.